Myślę, że to są dwa pytania, bo pierwsze, na pierwszym odpowiedział zdecydowanie tak, że organizacje pozarządowe powinny poszukiwać możliwości sprzedawania tego, co robią najlepiej. Przy czym ja osobiście jestem przeciwnikiem robienia czegokolwiek dla pieniędzy, choć te pieniądze i tak potem trafiają na działania społeczne, ale żeby szukać w swoich zasobach i ludzkich, i dokonaniach tego, co w warstwie merytorycznej najłatwiej, najlepiej, najbardziej potrzebne jest i to próbować sprzedawać, to znaczy pokrywać sobie przynajmniej koszty funkcjonowania i realizacji tych zadań, które się realizuje. Natomiast jasne, że administracja publiczna powinna, moim zdaniem jest zobowiązana w myśl zasady pomocniczości finansować działania organizacji pozarządowych, szczególnie jeżeli to dotyczy realizacji zadań publicznych, ale nie tylko. Bo jeśli bardzo często słyszymy z ust przedstawicieli organizacji, administracji, że organizacje pozarządowe fajnie są dobrym partnerem, ale bardzo często są nie do końca profesjonalnym. Cokolwiek to znaczy, to oznacza, że trzeba w ten sektor zainwestować, żeby on był profesjonalny. W rozumieniu administracji, w rozumieniu naszym sektorowym, to znaczy, żeby wrażliwość, którą organizacje pozarządowe się wyróżniają spośród innych instytucji, żeby ją kształtować, żeby ją rozwijać i umieć ją w jakimś sensie okiełznać, zoperacjonalizować, powiedzielibyśmy w dzisiejszym. Jeśli chodzi o biznes, to jest to trudne połączenie tych dwóch, można powiedzieć, żywiołów czy sposobów myślenia o rzeczywistości, bo biznes też powstaje z potrzeby zaspokojenia potrzeb obywateli i z potrzeby robienia biznesu, czyli generowania zysku po stronie biznesu. Natomiast bez edukacji, nie prosta edukacja, ale jakiejś formy powodowania, żeby biznes był dojrzały w rozumieniu obywatelskim, nie będzie tej współpracy na wysokim poziomie. Zawsze ona będzie, w moim przekonaniu, służyła marketingowi, a nie będzie spełniała jakichś ważnych dzieł społecznych. I jeszcze raz wracając do tego pytania. Zarobkowanie tak, chociaż organizacje pozarządowe nie są po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby realizować dzieła społeczne, ale własne pieniądze, czyli zarobione, są gwarancją ich niezależności. Korzystanie z funduszy administracji publicznej jest oczywistością, bo wspólna realizacja zadań. Biznes tak, o ile będzie biznesem obywatelskim, a nie, że nie w sytuacji, w której organizacje mają być swego rodzaju klientem, który zaspokoi potrzeby biznesu. Jeśli tak byśmy rozumieli współpracę między biznesem a organizacjami, to osobiście jestem przeciwny.